Siemano, z tej strony Slayer i witam Cię w kolejnym odcinku Retrogrania. Tym razem zatrzymamy się jeszcze w roku 99 i dzisiaj zagości gra Krok 2. Niektórym pewnie dobrze znana. Oj, zobaczymy, trzeba sobie wpisać imię. Dobra, sly można jedynie, spoko, gitara. Krok 2, tak, Krok 2, dokładnie. Niektórym pewnie znana bardzo dobrze gra. Ja powiem szczerze, pamiętam tą grę bardzo przez mgłę. Ale na razie oglądamy filmik. Okej, gdzieś nas wystrzelili. Okej, dobra. Musimy szukać jakichś kryształków, ale chwila, zobaczę jak jest sterowanie. O Boże, na strzałkach naprawdę chyba sobie jaja robicie w tym momencie. Dobra, zacznę teraz. O fuck. No nie. A nie mogę sobie ustawić kontrolsów? Serio? Wiecie co? Poczekajcie chwilkę. Zrobię cuta, ustawię sobie kontrolsy i ten. I się zaraz do was odezwę. Także cut. Okej, dobra, jestem z powrotem. To już widzieliśmy, także jedziemy dalej. No kur... Serio nie zapisały mi się kontrolsy na kontrolę? Naprawdę? No, chyba sobie kpicie, naprawdę. Dobra, nie rozwalę tego. Okej, idziemy. Oni się Gabu nazywają w takim razie. Okej. Co potrzeba? Okej, porwali jakiegoś chłopa. Także polecimy. Spróbujemy go odnaleźć. Powiem szczerze, ja w Kroka grałem bardzo dawno temu. I średnio pamiętam tą grę też tak naprawdę, także... A, dobra. To lecimy w takim razie dalej. Zobaczymy, co tu możemy w ogóle zrobić. I czy coś w ogóle możemy zrobić. O, jest beczuszka. Czekaj, mogę rozwalić tą beczkę? Zobaczymy. Nie.
Nie, nie mogę rozwalić. Dobra. Tutaj co, chłopaki? A, otworzyło coś. Aha, okej. To wklepiemy temu... Ała, walnął mnie. Wklepiemy chłopakowi. Bo sobie podskoczył do mnie, a do mnie się nie skacze. A zwłaszcza tym bardziej jak gram w gry. O, shit, dobra, nie przejdę tam. Nie, przejdę. Ała, kurde. Fucking shit. Dobra, przejdę, ale tą stroną. Nie, naprawdę, nie zmieniło mi się sterowanie i nie potrafię grać na strzałkach. Ja muszę grać na wsadzie, naprawdę. Ja muszę grać na wsadzie, serio mówię. Dobra, dostał w cymbał. Bardzo dobrze. Gdzie teraz? Myszką nawet nie mogę sterować, no świetnie. Ja naprawdę nie wiem, jak ja za dziecka mogłem w tą grę grać na strzałkach, serio. Wiadomo, że jak grać w gry, to grać na wsadzie, no ludzie. Aha, okej, okay, tak to mam rozwalić. A ja walę z pacją jak debil. Serio. Kurde. No i prawie sobie umarnąłem. No brawa dla mnie. Serio, życie by się jakieś przydało, bo ja tu zaraz umarnę. Aha. No i umarnąłem. Dobra, wchodzę tam jeszcze raz. No i wcymbał go. Bardzo dobrze. Chwila, zbierzemy sobie ten diamencik. Okej, bo wcześniej o nim zapomniałem. I idziemy jeszcze raz. Chciałoby się, koleżko. Dobra, wcześniej poszliśmy w lewo, to teraz dymamy na wprost. Na przestrzał. A nie, ja dymałem na przestrzał. Boże, jak ja jestem głupi. Po ścianie, po ścianie, po ścianie do góry. I oczywiście tutaj. Bum. Diamenciki. Jej! Uiii! Ale to było zajebiste. No dobra, ale jak ja mam go rzucić? Cholera, zapomniałem, w którym się rzuca. Fuck. X to jest skok. Dobra, Jezu, wreszcie mogę normalnie grać. Serio. O, tak go rzucam, enterem, aha. Okidok, niech będzie. No to w takim razie powrót. Jezu, o wiele lepiej się gra na wsadzie niż na tym, niż na strzałkach. Serio, ludzie. Wierzcie mi na słowo. Po prostu się okazało, że ja jestem tak głupi, że zapomniałem sobie zapisać, wiecie? Serio. Taki głupi jestem. No. Zebrane, bardzo fajnie. Przeskok, przeskok i w cymbał, kolega. No. Kolega bardzo ładnie zerwał w łeb. Czy w cymbał, jak kto woli. Dla mnie to w sumie w cymbał, w łeb może być wszystko jedno. Serio. Od razu mówię, serii skroka raczej nie będzie. Nie, raczej nie będzie serii skroka, bo powiem szczerze, bardzo słabo pamiętam tą grę i... Po prostu bym... Bardzo bym w nią lamił. A wiem, że nie, ludzie nie chcą oglądać lamienia, tylko po prostu
oglądać bardziej gry, w które ktoś jest ogarnięty, tak? Także, no tak jak mówię, robię taki jeden w retrograniu odcinek z Kroka. I w sumie mam nadzieję, że mniej więcej będę wiedział, co tu robić, ale chwila, bo ja już nie wiem, co tu kurde robić. Ja on tam wlezie jakoś do góry, czy jak? Ała, ała, ała. Pali się, pali się. On się pali, kurde, czekaj, bo on się znowu pali. Shit! Nie fajnie, nie fajnie. Jak się tam wspiąć do góry? Ktoś mi powie? Serio, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, może tutaj nie ma po prostu nic do zebrania, czy coś? Nie, dobra. Poszukam innego wejścia. Ej, ale tam jest jakiś balonik. A po co jest ten balonik? Mógłbym go przetestować, ale przypuszczam, że pewnie spadnę. No. Wziąłem i umarnąłem. Brawo ja. Ale umarnąłem przy checkpoincie, także spoko. Chociaż tyle dobrze. Dobra, mniejsza, wracam stąd. Poszukam innej drogi jakiejś. No, cymbał go. Co oczywiście, tak jak mówiłem, z racji tego, że Star Wars Racers... Znaczy, no, co to Star Wars Racers? Będzie seria. Z racji tego, że wbiliście wymagane 7 łapy w górę, ta seria się pojawi, ale to nie oznacza, że z każdą po prostu grą, w której wbijecie dane łapki, o które poproszę, to z tej gry się pojawi seria. Nie, 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 nie. To nie dotyczy każdej gry. To będzie dotyczyło tylko niektórych gier. Dobra, on coś nawija do nas, spoko. Okej, mogę go gdzieś wrzucić, ale gdzie? Nie mam zielonego pojęcia. Musiałbym naprawdę ograć tą grę, ale tak jak mówię, no ja nie pamiętam za dużo z Kroka, serio. Tu nie przejdę. W ogóle bardzo fajnie się komponuje to gadanie tych gostków. Szczerze. Okej. Kolejna misja. Mamy szukać jakiegoś skarbu. Spoko. Aha, tego nie rozwalę. Okej. No to jedzie. Ale zajebiście. Mamy furę. Ale nice. O, diamencik zebrany. Całkiem spoko. Wow, zapomniałem o tamtych. Kurde, nie wyczułem sobie momentu. No wspaniale. Ale czemu to wraca? Może to już skończyło trasę? Nie wiem, albo jak głupi jestem, żeby za głupi jestem, żeby to zrozumieć. Jeszcze raz jedziemy. Tamto miejsce, co byliśmy wcześniej. No i uwaga, zbierzemy? Aj, nie, spóźniłem. A tam było życie, ale w sumie nawet nie wiem szczerze, jak je zebrać. Nie mam zielonego pojęcia. Aha, tak, bo ono tutaj kończy trasę. A tak, wziąłem i umarnąłem. No brawo ja. Po prostu turbo pięknie. Dobra, wchodzimy jeszcze raz.
Ej, sekunda, może ja tam będę w stanie przejść. Kurde. No, serio, wziąłem i umarnąłem, ale 5 żyć jest także spoko. Dobra, nie będę szedł po to życie, ola cię. Jedziemy dalej. Diamencik zebrany, świetnie. Ach, o tamtych zapomnę. Teraz znowu nie udało mi się tamtych zebrać. Turbo świetnie. No kur, chyba sobie kpicie. Życie, jej, nice. 3 na 5, wow. Świetny wynik. Do góry. I gdzie mnie to teraz wyniesie? Tutaj, sekunda. No kur. Lecimy, dobra, zdążę. Może teraz? O, prawie się udało przeżyć. Wow. Znaleźliśmy skarbiek jakiś. Hehe, nieźle. Zabrałem? Chyba zebrałem. Dobra, to wynosimy się z tej kopalni. A, to można przeskoczyć, spoko. Tylko trzeba to dojrzeć. A to jest strasznie, strasznie przezroczyste, wiecie? Au. Dobra, to balonik. No dokładnie, wiii, lecimy. Wspaniale. Dobra, wracamy. Teraz pamiętać o diamentach. 2 się udało. Niech będzie. Zawsze coś. Dobra. Ej, czy to jest znowu ten sam dialog? Tak. Czyli nie ten nie o ten skarb chodziło, a ten ziomek co ma do powiedzenia? Dobra, nieważne. Poszukam jeszcze jakiejś jednej misji. Ale sekunda, tu jest jeszcze jakieś wejście. To może wejdę? Nie, tu nie wejdę. Kur. Dobra, lecimy dalej. Ale tu jest jakaś motorówka. W ogóle. Ale nią nie przepłynę, szkoda. Ej, ale krok potrafi pływać. LOL, nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że krok potrafi pływać. Raczej wiedziałem, ale zapomniałem. Kurde. Ciekawe co jeszcze uszło mojej uwadze. Sprawdźmy te drzwi. A, tu nie byłem. Ale to jest ten... O, to jest od tego jego ziomeczka. Typ. Dobra, no to dorwę tego typa. Ała, 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 ała. Krzywda mi się dzieje. Dobra. Nie udało się. Zobaczmy, gdzie jest safe. No mniejsza. Dobra, w tym odcinku byłoby to na razie na tyle. Ja dzięki za uwagę i wielkie dzięki też za obejrzenie odcinka kolejnego retrogrania. A teraz mała zapowiedź. W następnym odcinku retrogrania nie powiem, co to będzie za gra, bo nie chcę spoilerować, ale powiem, że zostaniemy jeszcze na... Jeszcze na jeden odcinek zatrzymamy się w roku 99. Także ja dzięki za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć!